Witam Was serdecznie na kanale Zaprojektuj i Zbuduj. Ja mam na imię Daria i jest to kolejny odcinek kursu elektroniki dla początkujących. Dziś powiemy sobie o tym, jak prawidłowo dobrać rezystor do diody. A to wszystko w trzech prostych krokach. Po pierwsze, dowiedz się czegoś o diodzie. Wszystkie informacje dotyczące diody znajdziesz w jej nocie katalogowej. O tym, jak korzystać z noty katalogowej, jak ją czytać, jakie informacje są nam niezbędne, mówiłam już w poprzednim odcinku. Jeżeli go nie widziałeś, link znajdziesz poniżej. Parametry diody zależą od jej koloru. Dlatego też zebrałam dla Was, dla ułatwienia, najbardziej charakterystyczne wartości dla diod z każdego koloru. Oczywiście z tych danych możecie korzystać w swoich obliczeniach. Jeśli będziesz potrzebował dokładnych parametrów diody, jaką zamierzasz użyć w danym obwodzie, możesz po prostu zmierzyć jej parametry. Jak to zrobić, omówię w którymś z kolejnych filmów i link wtedy zamieszczę pod tym materiałem filmowym, żeby łatwiej Ci było do tego trafić. Punkt drugi. Dowiedz się czegoś o źródle zasilania. Ja moją diodę LED chcę połączyć z tym koszykiem baterii. W koszyku, jak widzicie, mamy cztery paluszki, każdy o napięciu nominalnym 1,5 V. Także nominalnie ten koszyk baterii powinien dostarczać mi napięcie rzędu 6 V, ale mimo wszystko lepiej to zawsze zmierzyć za pomocą multimetru. Rzeczywiste napięcie na moim koszyku baterii to 6,2 V. Punkt trzeci. Oblicz rezystancję rezystora. Ja w moim doświadczeniu użyję diody czerwonej. Jej napięcie przewodzenia to 2 V. A prąd, jaki ta dioda potrzebuje, to 20 mA. Pamiętajcie, że przy doborze rezystora najważniejszy jest dobrze dobrany prąd, ponieważ prąd wpływa na żywotność diody. Dlatego mówimy, że dioda to element sterowany prądem. Przejdźmy do obliczeń. Spadek napięcia na rezystorze pierwszym równa się napięcie źródła zasilania minus spadek napięcia na mojej diodzie czerwonej, czyli 6,2 V minus 2 V spadku napięcia diody. W konsekwencji spadek napięcia na rezystorze pierwszym to 4,2 V. W tej sytuacji zostało mi już tylko obliczyć rezystancję mojego rezystora. W tym celu muszę podzielić spadek napięcia na rezystorze, który przed chwilą obliczyłam, czyli 4,2 V przez prąd, jaki chcę, żeby w układzie płynął. Jak już mówiłam, moja dioda potrzebuje prądu 20 mA, dlatego taką wartość podstawiam do równania. Wystarczy to teraz podzielić i tak mój rezystor powinien mieć rezystancję 210 Ω. Skoro znam już rezystancję rezystora, nie pozostaje mi nic innego, jak połączyć ze sobą wszystkie podzespoły. I tak mam rezystor o rezystancji 100 Ω. Połączę go w tym miejscu. Mam także rezystancji znowu 100 ohmów. Połączę go może w tym miejscu. Połączę do tego moją diodę LED. Pamiętamy, dłuższa nóżka będzie łączona z plusem zasilania. Odwrotnie dioda nie będzie świeciła. I jeszcze rezystor o rezystancji 10 ohmów. Oczywiście jest to połączenie szeregowe, więc nie ma znaczenia, czy połączymy te rezystory przed diodą, czy za diodą. Ważne, żeby po prostu one się w obwodzie znalazły. Teraz łączę tylko przewody koszyka baterii. Tutaj połączyłam przewód czerwony, w tym miejscu czarny. I jak widzicie, moja dioda LED pięknie świeci. Po podłączeniu podzespołów warto także sprawdzić, czy ten prąd diody nie jest przypadkiem przekroczony. Prąd w moim układzie to 18,65 mA. Widzicie, jest to wartość zbliżona do 20 mA, czyli tego optymalnego prądu dla diody. Na koniec mam dla Was jeszcze kilka bardzo ważnych uwag. Po pierwsze, jeżeli nie zależy Ci na intensywności świecenia diody, możesz użyć rezystora o nieco większej rezystancji niż ten,
które obliczyłeś. Dzięki temu przez diodę będzie przepływał nieco mniejszy prąd i wydłuży to czas jej życia. Po drugie, przy doborze rezystora należy uwzględnić w swoich wyliczeniach, jakie maksymalnie napięcie zasilania może znaleźć się w obwodzie. I tak, jeżeli chcemy podłączyć diodę do instalacji elektrycznej znajdującej się w samochodzie, musicie pamiętać, że samochód, który stoi z włączonym silnikiem, te napięcie w obwodzie będzie wynosić około 12,5 do 13 V. W sytuacji, gdy samochód będzie włączony, to napięcie może sięgać aż 14,4 V. Dlatego w swoich obliczeniach musicie uwzględnić napięcie 14,4 V. Po trzecie, przy doborze rezystora do diody warto także pamiętać, że jeżeli ta dioda się nagrzeje, zmienią się troszeczkę jej parametry i prąd, który będzie przez nią przepływał, będzie nieco większy od tego, który założyliśmy. Warto sobie założyć już na etapie obliczeń, że jeżeli dioda, powiedzmy, dla niej właściwy prąd jest 20 mA, warto obliczyć ten rezystor na prąd nieco mniejszy, na przykład 18 mA. Dzięki temu, nawet gdy dioda się rozgrzeje, ten prąd, który przez nią będzie przepływał, nie będzie taki wysoki i nie będzie to negatywnie wpływać na żywotność tej diody. I po czwarte, diody LED mocy, tak zwane power LED, one dają silniejsze światło, ale za to także silniej się grzeją. Tutaj nie wystarczy zwykły rezystor, będziemy musieli tutaj dobrać do niej specjalny układ stabilizacji prądu. Będę o tym mówiła w przyszłych odcinkach. Słuchajcie, dodatkowe informacje znajdziecie w linkach pod tym filmem. Ja zachęcam Was do subskrypcji kanału, znajdziecie tutaj dużo ciekawych treści. Polecam Wam także odwiedzić nasz profil na Facebooku. Tam także sporo się dzieje. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zajrzyjcie do kursu programowania w języku C na mikrokontrolery. Ja już się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!